Gdy moje dzieci były małe, pojechaliśmy samochodem na wakacje. Moje córki miały 2 i 5 lat, a trzecia była niemowlakiem. Jechaliśmy z Teksasu do Meksyku. Mówiłem im o ilości czasu, jaką spędzimy w aucie, o górach, strumieniach, zimnym powietrzu. Choć próbowały sobie wyobrazić tę wycieczkę, to nadal miały trudności w zrozumieniu całej idei takiej podróży. Dlatego zadawały jeszcze więcej pytań. Czy się zmęczymy, zgubimy, zmarzniemy? Usiłowałem im wytłumaczyć wycieczkę, ale nie miały żadnego punktu odniesienia, wpatrywały się we mnie z niezrozumieniem. Więc zamiast dawać im informacje, dałem im obietnicę. Zajmę się wami i dotrzemy na miejsce. A one podjęły dobrą decyzję, zaufały mi. Tak samo jest z obietnicami Bożymi połączonymi z kręgosłupem Biblii. Od początku dziejów Boża relacja z człowiekiem została ukształtowana przez konkretne wymagania i obietnice, niezmienne rozporządzenia, które określają bieg historii. Jeden student teologii spędził rok na zliczaniu Bożych obietnic dla ludzkości. Naliczył 7487 obietnic. Boże obietnice zawarte w Piśmie Świętym są jak sosny w górach skalistych, obfite, nieugięte i nieprzemijające. Niektóre z nich są pozytywne, obietnice błogosławieństwa, inne są negatywne, gwarancje konsekwencji. Ale wszystkie obietnice obowiązują. Bóg jest twórcą obietnic. Gdy przygotowywał On Izraelitów na wejście do nowej ziemi, złożył im obietnice. Pan powiedział: oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. Zauważcie, że Bóg nie podkreślał siły Izraelitów, ale swoją. Nie uwypuklał ich zdolności, ale wyróżnił swoją. Wyposażył ich do podróży, podkreślając swoją zdolność do złożenia i wypełnienia obietnicy. On nie nęka ich zmiennym nastrojem czy pogodą. On jest wierny. Posłuchajcie fragmentu z listu do Hebrajczyków, gdzie znajduje się fundamentalna obietnica, na której mogą opierać się wszystkie pozostałe. Godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Możesz zaufać Bogu, jeśli coś powiedział, to będzie temu wierny. On nie jest tym, który daje zbyt wielkie obietnice, a następnie ich nie spełnia. On jest w stanie zrobić to, co obiecał, i tak też się stanie. Nie chodzi więc o pytanie, czy Bóg dotrzyma swoich obietnic, ale czy my zbudujemy na nich swoje życie. Na czym budujesz swoje życie? Na okolicznościach czy na obietnicach Boga? Żyjemy w czasach desperacji. Wskaźnik samobójstw ciągle rośnie. Gdyby to wskaźnik zachorowań tak nagle wzrósł, panowałaby już epidemia. Jak to wytłumaczyć? Wcześniej nie byliśmy tak wykształceni, nie mieliśmy takich technologii, jesteśmy przesiąknięci rozrywką, a jednocześnie liczba osób większa niż kiedykolwiek wcześniej świadomie planuje swoją śmierć. Jak to możliwe? Ludzie umierają z powodu braku nadziei. Sekularyzm wysysa nadzieję z naszego społeczeństwa, dlatego na przestrzeni kilku dekad zmniejszyła się liczba lat między narodzinami a śmiercią. Ludzie wierzą, że nie ma nic lepszego niż ten świat, ale bądźmy szczerzy, on wcale nie jest taki dobry. Jednak ludzie obietnicy mają przewagę, bo filtrują życie poprzez obietnice Boże. Gdy pojawia się problem, mogą sobie przypomnieć, co mówi o tym Bóg. Gdy z czymś się zmagają, mogą wertować kartki Biblii, wiedząc, że Bóg ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Gdy pocieszają innych, pytają: czy wiesz, co Bóg obiecuje w tej sprawie? Dwight Moody powiedział: niech człowiek przez miesiąc karmi się obietnicami Bożymi, a przestanie mówić o tym, jaki jest biedny. Gdybyś przeczytał całą Biblię i ujrzał wszystkie obietnice złożone przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Żydom i poganom, gdybyś przez miesiąc karmił się Bożymi obietnicami, nie narzekałbyś na to, jaki biedny jesteś. Uniósłbyś głowę i ogłaszałbyś bogactwo Bożej łaski. Nie mógłbyś się przed tym powstrzymać. Modlę się, abyś odnalazł niezachwianą nadzieję, która pochodzi z budowania swojego życia na obietnicach Bożych. Ogłośmy to razem. Będę budował swoje życie na Bożych obietnicach. Mam w sobie wiele dziwactw. Jednym z nich jest trzęsący się lewy kciuk. Od jakiejś dekady trzęsienie się wzmogło.
Gdybym pił kawę lewą ręką, to rozlałbym ją wszędzie, ale jako że nie jestem leworęczny, to moje dziwactwo nie przeszkadza mi aż tak bardzo. Używam tego do rozpoczęcia rozmowy. Hej, mogę ci pokazać mojego drżącego kciuka? Mam w zwyczaju lokalizować przyczynę i na początku nie byłem spokojny, bo trzęsienie mnie przerażało. Myślałem, że coś się ze mną stało, ale jako że mój tata umarł na stwardnienie zanikowe boczne, w głowie zacząłem podejrzewać najgorsze. Sytuacja była tym bardziej denerwująca, ponieważ lewy kciuk był ze mną, gdziekolwiek szedłem. Widziałem, jak się trzęsie, gdy czesałem włosy lub kiedy coś odkładałem. Gdy podnosiłem lewą rękę podczas kazania, mogliście nie uwierzyć w to, co mówiłem z powodu nerwowego dygotania kciuka. Umówiłem się na wizytę u neurologa i już wchodząc do jego biura, miałem sucho w ustach. Zbadał mnie, wykonał podstawowe testy, badał moją równowagę, kręcił kilkoma talerzami na moich palcach. Żartuję, nie robił tego. Ale stuknął mnie gumowym młotkiem i zadał kilka pytań, aż w końcu po długim czasie powiedział, proszę się nie martwić. Nie będzie leczenia? Spytałem. Nie, a wózek inwalidzki? Dodałem. Nie widzę ku temu powodów, odrzekł. Jest pan pewien? Spytałem. A później lekarz zrobił coś miłego. Powiedział, obiecuję, że nie musi się pan martwić o swój kciuk. Dlatego zeskoczyłem z krzesła, podziękowałem mu i wyszedłem czując się lepiej. Pierwszy raz mogłem inaczej spojrzeć na tę przypadłość. Mogłem albo rozmyślać nad przyczyną, albo pamiętać o obietnicy. Powiedziałem do swojego kciuka, nie będę się dłużej na tobie skupiał. I od tamtej chwili, gdy kciuk szalał, myślałem o obietnicy lekarza. Co chwieje się u ciebie? Pewnie nie twój kciuk, ale może twoja przyszłość, wiara, małżeństwo albo finanse. Żyjemy w chwiejnym świecie. Ale masz obietnice, dzięki którym możesz zmierzyć się z problemem. Ludzie obietnicy budują swoje życie na obietnicach Bożych. Gdy wyłania się problem, mogą wyznawać, ale Bóg powiedział. Kiedy z czymś się zmagają, mogą wertować kartki Biblii, wiedząc, że Bóg ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Podejmują świadomy wybór, aby budować swoje życie na obietnicach Bożych, a nie na okolicznościach życia. Są jak Abraham, który ani przez chwilę nie zwątpił w Bożą obietnicę. Chwycił się obietnicy i wzmocnił w wierze. Gdy zaufasz niezłomnym obietnicom, odkryjesz Bożą niezachwianą nadzieję. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas. Słowa klucze w pierwszym zdaniu to kotwica i dusza. Kotwica ma jeden cel – unieruchomienie łodzi. Ty też potrzebujesz kotwicy ciężkiej i podwójnie zakończonej. Po co? Ponieważ masz cenne naczynie – duszę. Dusza jest elementem, który odróżnia cię od zwierząt i tym, co łączy cię z Bogiem. A ta dusza potrzebuje kotwicy. Nasza kotwica jest ustawiona w Bożej sali tronowej i nigdy się nie zerwie. Dlaczego? Bo jest ona poza zasięgiem diabła i pod opieką Chrystusa. A ponieważ nikt nie może ci odebrać Chrystusa, nikt nie może ci odebrać nadziei. Czy śmierć może ci odebrać nadzieję? Nie, gdyż Jezus jest większy niż śmierć. Czy porażka może ci odebrać nadzieję? Nie, bo Jezus jest większy niż twój grzech. Czy zdrada może ci odebrać nadzieję? Nie, ponieważ Jezus nigdy cię nie opuści. Czy choroba może odebrać nadzieję? Nie, bo Bóg obiecał, że cię uzdrowi. Podoba mi się, w jaki sposób przedstawia to list do Hebrajczyków. Chwyćcie obiecaną nadzieję obiema rękami i nigdy jej nie puszczajcie. Jest to niewzruszone. Ruszona duchowa linia życia sięgająca do obecności Boga, gdzie wszedł Jezus na wieki, stając się najwyższym kapłanem. Każdy jest w czymś zakotwiczony. Niektórzy stoją na kotwicy emerytury, inni życiorysu, kolejni na kotwicy, jaką są inni ludzie lub ich stanowisko. Mówią, że gdy nadejdzie sztorm, ta kotwica pomoże im go przetrwać. Jednak problem polega na tym, że większość tych ludzi jest przymocowana do wynurzających się obiektów.
W rzeczywistości nie postąpiłbyś tak, przebywając na łodzi, prawda? Podpiąłbyś się do boi albo do innej łodzi? Na pewno nie. Chcesz czegoś, co sięga głębiej, co jest pewne. Jednak gdy jesteś zakotwiczony w rzeczach tego świata, to robisz coś odwrotnego. Emerytura, zdrowie, w tych rzeczach nie znajdziesz gwarancji i pewności. Zagorzali marynarze zachęcaliby cię do podpięcia się do czegoś solidnego. List do Hebrajczyków mówi nam to samo, abyśmy nie ufali boi na wodzie, żeglarzom z łodzi obok, a nawet własnej łodzi. Gdy nadchodzi sztorm, nie ufaj nikomu innemu jak tylko Bogu.